Węglikowe tarcze Meter 1 Chipboard marka Globus produkuje zgodnie z przemysłowymi standardami, dzięki czemu umożliwiają one uzyskanie najwyższej jakości i efektywności cięcia. Tarcze należą do linii pił tarczowych Meter przeznaczonych do ukośnic. Można je również stosować w pilarkach stołowych. Średnica tarcz Meter 1 Chipboard wynosi 210, 216, 254, 260 i 305 mm, zaś ich otworów mocujących 30 mm. Zastosowano w nich dwa otwory zabierakowe combo i 54, 72, 68 lub 96 zębów, których grubość wynosi 2,7 mm lub 2,8 mm. W tarczach zastosowano trapezowo-płaskie zęby HMGA minus 5 stopni z węglika spiekanego o dużej twardości 2000 stów w skali Vickersa. Mają one ujemny kąt natarcia wynoszący minus 5 stopni. Tarcze posiadają stalowe korpusy o grubości 2 mm wykonane z gatunkowej stali narzędziowej ulepszanej cieplnie, jak też spiralne nacięcia redukujące wibracje i hałas. Testowane narzędzia przeznaczono do cięcia twardych materiałów drewnopochodnych MDF i HDF, w tym laminowanych płyt wiórowych, konglomeratów, profili z PCV i aluminium o grubości ścianki do 2 mm. Testy tarczy Meter 1 Chipboard rozpoczęliśmy od dokładnego i czystego przecięcia laminowanej płyty MDF. Następnie perfekcyjnie docięliśmy laminowany blat kuchenny. W trzeciej próbie precyzyjnie skróciliśmy cokół HDF. W czwartym teście perfekcyjnie poradziliśmy sobie z cienkościennym cokołem z PCV. W kolejnej próbie uzyskaliśmy doskonałą jakość krawędzi w cięciu panelu z PCV. W szóstym teście czysto skróciliśmy panel HDF. W siódmej próbie docięliśmy dokładnie profil aluminiowy. W ósmym teście sformatowaliśmy okładzinę z alukobondu. Próby testowe zakończyliśmy dokładnym cięciem korianu. Testy pokazały, że tarcza Meter 1 Chipboard doskonale sprawdza się w cięciu szerokiej gamy materiałów wykończeniowych i pozwala uzyskać perfekcyjne rezultaty w pracy.